teraz Teatrze Biograficznym Bo-bo-bo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bo-bo-bo. Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest kolejny odcinek Let's Play Ratchet & Clank na konsole PlayStation Portable. I to jest tak jakby odcinek taki pół, bo dzisiaj będziemy robić challenge, dół, góra, dół, góra. I no nie, no po prostu dzisiaj sobie tak, bo po prostu będziemy robić challenge, gdyż powiedzieliście, że tak, chcecie, żebym robił challenge, więc to zrobię. Po prostu, ale wpierw miałem coś tu jeszcze do załatwienia, gdzie jest ten vendor? Tam jest vendor? Pyk. Tu jest vendor chyba. Jest. Ups. No nie pykło. Może tam jest vendor? Nie. Aha, jest, nie jestem na farmie tym razem, tylko no na metalizm, bo tutaj w końcu są te pierwsze challenge, więc sobie pomyślałem, że najlepiej będzie, gdy po prostu zacznę od początku. Dobra, amunicja, static barrier, coś jeszcze, mapomatic. No nie chcę mapomatic kupować, bo on jest kompletnie mi niepotrzebny. O. Okej. Okay. Tupiłem się w niczym, ale dobra. Więc teraz lecimy tutaj. Będziemy robić wyzwania sobie. Nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał, ale zrobię po prostu wszystkie te wyzwania. Więc zaczniemy. A może najpierw z tymi logicznymi, bo one są fajne dość. Więc dobra, w tym się nauczymy, jak stawiać klocki, chłe. Czyli po prostu musimy wybrać. To jest bardzo, bardzo podobne, są te minigierki do lemmingów. Więc co bądź. Aha, tego nie, o jest. O. Dobra. Te bloczki sprawiają, że gadżetboty idą w drugą stronę. No a te fioletowe polecenie fioletowe sprawia, że nasze gadżetboty tworzą drogę. A niebieskie polecenie sprawia, że gadżetboty używają tych teleporterów. Przez co jest bardzo fajnie, bo używają, mogą się teleportować, leteportować, whatever. Ja mam to wszystko głośnie, ja nie mogę. Głośnie. Głośne. O. No i zwykle się staram tak osobiście, żeby jak najwięcej tych gadżetbotów doszło. Wow. Wow, ta kompresja. Ta kompresja, ojem. Ale dobra, teraz musimy użyć białego. Białego polecenia, które sprawi, że nasz gadżetbot będzie się huśtał jak Indiana Jones. Dobra. I oczywiście pomarańczowe polecenie sprawia, że nasz gadżetbot robi autodestrukcję. Po prostu. Dobra, więc już praktycznie mam wszystko wyjaśniłem, jeżeli chodzi o komendy gadżetbotów. Więc jest dobrze chyba. Ciebie też. Dobrze, że one czekają, zanim ta lina powróci, bo byłoby źle, gdyby nie czekały. Bardzo źle bym nawet powiedział. Pyk. No, no i teraz jest wszystko spoko. Wygrałem. Więc teraz znowu, jak to trzeba zrobić? Aha, to jest proste, bardzo. Wręcz prostackie bym powiedział. Wystarczy po prostu sprawić, by ten gadżetbot wybuchnął dokładnie tutaj. Czyli po prostu, żeby nie weszły na
na tą platformę. Oczywiście gadżet bocy z pewnej wysokości się niszczą, tak samo jak to było w Lemmingach podobnie. Więc to też jest bardzo fajne. Tylko że w Lemmingach było tak, że nie mogliśmy jakoś przestawiać... Co? Nie mogliśmy w Lemmingach przestawiać... Nie mogliśmy... W Lemmingach mogliśmy skręcać poprzez ustawianie Lemminga, który będzie zawracał inne Lemmingi. A tutaj tak nie możemy. No więc to jest niby niemożliwe. Oczywiście, jeżeli mnie znacie, to wiecie, że dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. No może Modi i Nana, to jest dla mnie niemożliwe. Ja... Pyk, pyk, pyk. W sumie mógł... Nie no, nie chcę ich tak ustawiać. Bo jest jeszcze opcja, żebym mógł po prostu ich pozostawić przy teleporterze, ale... Tu jest taki jeden myk, że oni w końcu by... Tak, taka byłaby długa kolejka, że ci z góry by spadali na tych z dołu. Zabijając ich, rzecz jasna, przy tym. Więc to by nie było dobre. Dobra. Detonate. Dobra, ja już powoli nie wyrabiam. Nie! O, mad skills. Mad skills. Nie zginął żaden gadżet bot, poza tym, którego zdetonowałem, ale to szczegół. Nie wiem w ogóle, czemu tak dużo tych gadżet botów dają tutaj. Dobra, i zyskałem hełm. Mam ciekawe, co dalej dostajemy. Krystalix, Krystalix Gloves. A weźmy najpierw tą piłkę, bo ona jest fajna. Szczerze powiedziawszy, bardziej lubię grać tutaj w tą piłkę niż w tym. Znaczy, najbardziej lubię w te logiczne gierki pograć, ale wyjątkowo tą piłkę lubię bardziej niż niż to mordobicie. Aha, nie wytłumaczyłem wam jeszcze, że możemy się bić po ryjach, żeby zdobyć, żeby odzyskać piłkę. Znaczy piłkę, gadżet bota. Ale on działa jak piłka. Aha, i mamy tutaj też bomby, które możemy rzucać w kogoś, żeby odzyskać piłeczkę. Wygrałem. Jestem z siebie dumny. No i oczywiście poziom trudności w końcu wzrasta bardziej. Na przykład dodając nam większą ilość przeciwników, w tym przypadku zmieniając arenę. Albo jak na poprzedniej arenie, że bramka była na odwrót. Ale zwykle to się opiera, kręć się w kółko i jest fajnie. Czyli takie zachowywanie rytmu trochę. Jakby ktoś się zastanawiał, w tych challenge'ach kieruję klankiem strzałkami, a nie analogiem, bo... Tak się czuję troszeczkę bardziej bezpieczny i według mnie jest bardziej zwrotny krąg wtedy. Dobra, to jest chyba ostatni. Myk, dziękuję. Professional level, kurde. To prawie jakbym FIFA teraz grał. Co nie? FIFA dla ubogich. FIFA dla ubogich. W sumie. Wow. Wow, zatrzymać go! No nie, zatrzymać go! Stop the chill out crew! Okej, okay. Siup. Okej, okay, to było niebezpieczne. Raz mi się, powiem wam szczerze, tak zdarzyło, że gra się praktycznie softlockowała, bo podniosły dwie osoby, na serio, dwie osoby podniosły gadżet bota i się tak trochę zawiesiliśmy, bo nie mogliśmy się ruszać. Ani komputer nie mógł się ruszyć, ani ja się nie mogłem ruszyć i się tak trochę softlockowaliśmy. Bo gadżet bot wisiał, nikt nie mógł go podnieść, nikt nie mógł nas uderzyć. No i tak trochę, się tak trochę zablokowaliśmy.
Ale spokojnie później zrestartowałem. Jest tu restart? Tak, jest restart challenge. Wiecie, żeby moja historia miała sens. Już nie pamiętam tego dokładnie. Ale tak, no rest. Zrestartowałem i wszystko było ok. No ja pierdzielę, dajcie mi to wygrać. Jeżeli wygram, to nie wiem, zniosę wizy. A nie, zaraz, nie to przemówienie. Nie te nie to przemówienie, łehehehe. Teraz Uber. I nawet tutaj mogę zrobić tak, żeby było cały czas zero. Tylko to będzie troszkę bardziej trudniejsze. Ej, to nie było fajnie już. Co za chami odbił? Gadżet bota, dobra. YOLO. Nie może być tak, że ktoś ma więcej punktów ode mnie. No tak się nie godzi. Ale zwykle to ja już tutaj próbuję na szybkość to robić, żeby po prostu mnie nikt nie doścignął. Taki speedrun, mogę to powiedzieć. Ale możecie spokojnie, jeżeli komuś się nie podoba ten odcinek czy coś, to zawsze może go pominąć, bo nie jest to związane nic z fabułą i ten odcinek nic nie wnosi poza tym, że będę miał jedną dodatkową broń i parę dodatkowych części zbroi, więc można ten odcinek zdecydowanie pominąć spokojnie. W sumie nie wiem, czy go nazwać, że odcinek pół, czy po prostu kolejny odcinek. Naprawdę nie wiem. Wow. Ale mnie zakręciło. I się tak przyznam, że jeszcze nigdy chyba nie użyłem tej bomby. Jak długo gram w Ratchet & Clank Size Matters, tak nigdy jeszcze chyba nie użyłem bomby tutaj. Jej, zyskałem krystalik z gloves. Zobaczmy, jak wygląda. A nie. Mega bomb jest silniejsza. Ups. Tak to już nie. No i teraz moja najbardziej nieulubiona część tej gry. Po prostu nie lubię tego. Nie. Dobra, z tym szybko jak już poszło. Ogólnie w tych challenge'ach Clanka to wolę tym strzałkami nawalać. Znaczy nawalać, kierować. Dobra, wleciałem we własną bombę, ale fajnie. Myk, wróćcie. Które tu? Łehehe, dwóch za jednym razem. Zaczekam, może aż się wykończą. Będzie łatwiej mi. Okej, kolejna mina. W czym świecie to zabić, bądź być zabitym? Łeh, łoje. Ale boosta dostałem. Dobra, więc teraz jesteśmy tym elektrycznym. Zdecydowanie najgorszy jest właśnie ten elektryczny, chociaż może cały czas nawalać. No nie, on dostał. Gademe. Serio, elektryczny to jest najgorszy, jaki może być z tych pojazdów. I myk! Dobrze, że tylko raz go chyba dostajemy. Chyba to wy się tam pozabijajcie, a ja w tym czasie będę uciekał, okej? Okay? Chyba dobry deal. Bo to jest najgorsze też, że oni mają... że jest na mnie fokus cały czas, a nie, że oni siebie pozabijają czy coś, tylko jest fokus cały czas na mnie. Elo.
Nie mów tak do tyłu. Wow, ale odleciałem, ale fajnie. Myk. Gin. A zbiłem go. Ha. 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 To było łatwe. To było za łatwe. Showdown. I tak, boss. Tutaj jest też boss, ale przynajmniej mamy tą dobrą. Chyba to jest najlepsza broń. Znaczy broń. Najlepszy statek, jak to mogę nazwać. Siema. Don't kill me. Don't kill me, I'm scared. Dobrze, że Smasher Bot nie może nic zebrać. To było już trochę zbyt peckie. Łehehehe. Tu zostawi minę, może wleci w nią. Wyzgupi. Wyzgupi! Gdzie jesteś, robociku? Okej, jeszcze jeden hit i wygrałem. Znaczy, nie tak definitywnie, ale wygrałem. Dziękuję. Smasher Bots Revenge. Ojej. Czyli nie dość, że Smasher Bot, to jeszcze dodatkowo przeciwnicy. Ej, oni się jeszcze... On jeszcze tego Smasher Bota zabija. To napełnia mnie determinacją. O, wbił się w minę, ale fajnie. Albo go ktoś walnął. Jestem napełniony determinacją. Bo jeszcze jest taka opcja, moi drodzy, że Smasher Bot może rozwalić ich. Ale tak szczerze powiedziawszy, z tą bronią, to ja wolę, żeby było na odwrót. Żeby to oni rozwalili Smasher Bot. Aha! No nie wcie... No, ludzie! Sojusz! Nie! Zmarnowałem rakietę! Zmarnowałem rakietę! O mnie! O mój bigu! O mój bigu! Rakietę zmarnowałem! Helena, mam zabał! Hey, that might take a long time. Gdzie jest ten Smasher Bot? Tu jest. Hello. Nie! Nie chcę zginąć. Don't do it. Man. Okej. Ja tu życie sobie pozbieram. Wow. Wow. Tu się robi groźnie. Okej. Okay. Dał mi to lekkiego boosta. Ty małpo. Na serio się poświęciłeś dla Smasher Bota. Okej. Okay. Hehehe. Fraję. Walnął tego truposza. I nic się mi nie stało. Wehehehe. Full HP, zawsze spoko. Gin!
You have no choice. Wehehehe. You won! You have earned the Crystallix Helmet. Dobra, więc z tym mamy już dosyć. Zajęło mi to 20 minut. To naprawdę napełnia mnie determinacją. O, i skompletowaliśmy Crystallix Armor. Zaraz. 66, nie, no to co się bardziej opłaca. No i teraz mogę tworzyć takie coś. Ale w każdym bądź razie, to teraz mogę robić małe renowacje. I 70 teraz mam armor. To jest bardzo dobrze. Szkoda tylko, że nie mam żadnej fajnej rzeczy. Łech. Dobra, więc teraz mogę sobie po prostu polecieć na Diany Moon. Moon! Chciałem jeszcze Michała zaprosić do tego odcinka, ale no jak to mówią, nie pykło. No po prostu no nie pykło, no. Tak jakoś. Przy okazji pozbieram tu trochę. Bo czemu nie? Okej. Przenieście mnie! To nie to, co nie? Pomyliły mi się teleportery. Leteportery. Dobra. Więc zrobimy sobie te challenge'e i tym razem mamy lekkie... Lekkie coś innego. Dobra, odliczmy te trzy. Raz, dwa, trzy. Więc ten już musi iść. Zauważyłem, że tu się coś zapala, jak tylko wybiorę. No ten nie chce tu. A zresztą. Dlaczego tak? Ciekawe dlaczego tu się tak zapala, jakby światełko jakieś. Zobaczcie. No, tym razem się nie zapaliło. Reverse into victory. Dobra, więc tym razem challenge jest bardzo prosty. Musimy i tak się wysadzić, więc zróbmy od razu tak. Że oni sobie pójdą. Tych na przykład zostawimy w spokoju. A ci niech będą do tak następnych dwóch. Więc ten już niech będzie. Ten już niech będzie, a ten ostatni jak się cieszy, że może iść razem z tamtymi. No, bardzo prosty challenge. W ogóle te gadżetbotowe challenge są proste. Poza tymi usuniętymi, na serio. Te usunięte są cholernie trudne. Dobra, chwila, bo ja tu muszę pomyśleć. Przejdźcie. Musimy puścić trzech. Dwóch wtedy jako most. Dobra. Więc muszę dosłownie wszystkimi operować. Dobra, trzech se przejdzie. Raz, dwa, trzy. Most, pyk, pyk, most. Pyk. To. To. W sumie mogą, może już sobie tak iść. No, może sobie tak iść. Nie! Wróć. No. Tada! Okej, okay. Ja wonłem. Okej, okay, co tu trzeba zrobić? Aha. Znaczy muszę puścić dwa. I później jednego dać. Później jednego rozwalić. Spoko. Chociaż nie, muszę. Muszę puścić trzech. Dobra. Pyk.
tego zrobimy jako mościg, bo w sumie nie ma nic do roboty. Ale przeszliśmy. Bardzo prosty, kolejny challenge. No może to też... Może to też wina tego, że ja już te challenge kilka razy przechodziłem, no. Jak nie kilkadziesiąt, ale no cóż, no tak wyszło, no. Bo ja w ogóle się nawet nie patrzę na... na nagrodę. Okej, okay, chwila mam, czekaj, to muszę ogarnąć. Okej. Okay. Więc to już troszeczkę jest bardziej skomplikowane. Chcę musi wysadzić to najpierw. Ale spokojnie. To jest wszystko zaplanowane. Ten musi iść tutaj. Teraz ten musi iść na sam dół. W ogóle bardzo mi się podoba, że tutaj jest... Są wolne te... dobra, ten musi iść tutaj. Zaraz. Ten musi iść tutaj. O, nie wiem, czy przypadkiem czegoś nie zrąbałem. Teraz. Dobra, ale zobaczymy. Jak się boję, że coś zrąbałem. Aj. Restart. Myślałem, że wszystkie te zrobię za pierwszym razem, a czy takiego. Dobra, ten się musi zdestrojować. Tu o to chodzi, że chyba ten ostatni właśnie... Nie, zaraz. No. Muszą mieć czas po prostu, więc muszę zrobić tak, że pierwszy idzie do właśnie teleportera, drugi robi most i trzeci dopiero jest... No i ostatni jest, dopiero idzie sobie. Więc tu most. Może to brzmieć pokręcenie, ale uwierzcie mi, to ma sens. Trust me, I am engineer. A więc ten też idzie robić most, więc tego dajemy zasilanie. Ja to po prostu w złej kolejności zrobiłem. Tak w malutkiej. Dobra, ty idziesz sobie zrobić mostek. Teraz błagam, pośpiesz się. Pyk, pyk i przeszliśmy to. GG. No i teraz sobie idź i wygraj dla mnie mega bomb. Coś tam gloves chyba. Boots, byłem blisko. Z czego? Mega bomb gloves. Więc załóżmy to od razu. 79. No, ja to rozumiem. Teraz, a czy ja przypadkiem nie dostanę czegoś, jak nie dam rękawic Wildfire? Tak, dostanę boost. Tak, i tym, i tutaj mogę, dzięki tej kombinacji mogę zrobić Firebola. Ale serio, aż takiego boosta O ja pierdzielę. Dobre to. Więc weźmy sobie piłkę. Jest piłka, tu jest piłka. Dajcie mi piłkę. Nie ma. You're too slow. Ale szczerze to byłoby fajne na... na multiplayer. Te gierki Clanka, no poza tą logiczną. Bo na... Multiplayer mamy tylko coś na rodzaju Deathmatcha i Capture the Flag. Tylko po prostu PvP i Capture the Flag ratchetem, a te gierki by się na serio nadawały na multi. Być może są na PS, na wersji PS2, nie jestem pewien. Ale na PSP by to było znacznie lepsze. W końcu Size Matters to wyszło najpierw na PSP, więc no... Trochę by dziwne było. Okej.
Dobra, wy się okładajcie bombami, a ja będę zdobywał punkty w tym czasie. Okej. Okay. Ty małpo! Dobra, zdobądź sobie jeden punkt. To jest fajne, że mogę sobie praktycznie latać. O. Ty małpo. Patrzę, mogę sobie tak zrobić. Teraz tak i mogę tak sobie w kółeczko latać. Trochę więc myk. 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 No chyba, że mnie ktoś z rytmu nie wybije. No czemu nikt go nie uderza? Haha, daję. O, panowie, spokojnie. I raz mi się udało wyjść z tej mapy. Nie wiem jak. Udało mi się przez glitche, bo mnie wypchnęli. I mi się udało wyjść. Ale szybko wróciłem. Panowie, spokojnie. To tu jest tylko gra. Po co te przepychanki? Chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. Dobra. I oczywiście ja mam najdalej do piłki. Dobra, więc teraz znowu na szybkość stawiam. Chociaż. Tak, jeżeli podczas zabierania gadżetbota się uderzy przeciwnika, to można... O! To można na takie śmieszne glitche, jak na przykład gadżetbot w powietrzu trafić. Albo jak tutaj przed chwilą, że gadżetbot się zablokował we mnie. Wow, jak na razie tylko ja mam jakieś punkty, serio? O, wygrałem. Spoko. Zrobiłem sobie mojego boosta. Boost jest fajny. Patrz, Sonic Generations. No serio, od tych dzwonków na serio... Za dużo na serio. A to ma być śmieszny odcinek, a nie serio odcinek. Daję wam po prostu dużego boosta. Tyle. Nic zaś, nic ująć. Jak użyjecie ich oczywiście odpowiednio. Czyli na przykład jak ja, że po prostu odbijecie się odpowiednio. Ej, ziomek. W sumie mógłbym tak poczekać, aż mi dostarczą po prostu te gadżetboty. Więc mogę po prostu zrobić tak. Czasem to nie wychodzi. Niestety. Albo z jakiegoś powodu odbijam się w złym kierunku. Lub czasem mogę też taką niesamowitą prędkość zdobyć przez te dzwonki, czy cholera wie jak to jest, że po prostu nie wypycha z mapy kompletnie. Bo takie przypadki też się zdarzają. Dobra, więc tym razem gadżetbotów nasruwa to. Więc można spokojnie zdobywać punkty, ale jak widzicie... No dobra. Teraz któryś zdobył i akurat przestałem być jedynym, który ma punkty. Ale no ja już jestem najbliżej tego, by mieć zwycięstwo. Więc jakieś 2 punkty powinienem mieć zwycięstwo. 2-3 punkty. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy w sumie robić to wyzwanie, bo w sumie nic za to nie dostanę. Wow. Zobaczmy, ile mi daje normalne. To ja to... A nie, zaraz. 84. Aha, czyli w sumie na jedno wychodzę. A co to robi? Poza tym, że robię wgniecenia w ziemi. Mocniejszy cios. Zobaczę.
Jeżeli rozwalę na kilka... O! Okej, to jest lepsze. Zapomniałem już, co po niektóre kombinacje robią. Ale to dobra, przejdę, bo to miał być odcinek ze wszystkich challenge'y. No poza tymi skateboardowymi, bo szczerze powiedziawszy nie chce mi się ich robić. Bo one by były dokładnie takie same. No nawet z farmerem walczymy. Szkoda, że nie, my nie możemy sterować farmerem, to by było śmieszne. Ja bym przynajmniej okazję by nazwać film Pixel Farmer. Albo stary Pixel Farmer miał, i-a-i-a-i-o. Jak go wycofało. O, widzę, że są tutaj takie jakby przeszkadzajki, ale to nie są przeszkadzajki, tylko po prostu mogę tak rozwalić kogoś. Dobra, teraz ty giniesz, a teraz... Zaraz zginie tamten. O, a teraz zginiesz ty. Dobra, round up. Jest teraz kontra te łowieczki. Nic tu praktycznie nie robimy. Ło, wywaliłem poza planszę. Ta, może mnie teraz pozwać. Jak to się nazywało to od zwierząt? Pita? Nie pita. Nie no, świetnie. Zarąbiście. Ej, zablokowałem się! Help me! Help me! Help me, please! I don't want to do this! I really don't want to do this! Aha! Now you will die! Dziękuję. To w sumie nie było żadnego powodu dla tej owcy, żeby odleciała. Ale z jakiegoś powodu odleciała. Die now! Dobra, ty zginiesz już. Teraz ty. Dziękuję. Wonłem, więc teraz Tomek Sawyer. Nie wiem w ogóle dlaczego tu jest Tomek Sawyer. Znaczy czytałem Tomka Sawyera i powinienem wiedzieć, czy jest tu jakieś nawiązanie do tego, ale no nie widzę. No chyba, że dlatego, że ci farmerzy no, noszą słomiany kapelusz, a Tomek Sawyer nosił słomiany kapelusz. To jest w sumie jedyne nawiązanie, jakie mogę tu widzieć do Tomka Sawyera. Nic więcej. Okej. Wow. Wow. My head spinning. Za dużo nawiązań do Sonika w tym odcinku. Holy shit. Płonę! Płonę! Halo! Lekarza! Czy jest na sali lekarz? Nie! Czasami się zabiję.
Ale śmieszne. Myk. Wow. Owca zabiła farmera. To pewnie było, nie wiem. Za baranka Shauna. Była zemsta. Wiedziałem. Wiedziałem, że on za mną walą cały czas. Pyk! Dziękuję bardzo. Smasherbot Returns. Aha, i to jest ostatni challenge. Nie, dobra. A z tyłu ci mogę zaatakować? Mogę. A to easy. Znaczy takie trochę easy. Muszę tylko odpowiedni dystans od ciebie zachować. Easy. Jej! Przeszedłem każdy challenge Clanka i dzięki temu odblokowałem mutator! Czyli coś, co zmienia każdego przeciwnika w krowę. Jej! Ale żeby nie było, to pokażę wam zastosowanie tego. Tej broni, pseudo broni, na, powiedzmy, że na tym. Więc pojawia się taki pasek po prawej stronie i możemy dzięki temu zmieniać wszystko, co jest żywe, w kromu. Z jakiegoś powodu ten farmer give znów. No. Więc jest fajnie. A więc to by było na tyle w tym odcinku. Za dwa tygodnie już będzie prawdopodobnie finał. Ratchet Clank Size Matters. Więc no cóż, no jak na razie... No. Aha, i oczywiście w środę zapraszam was na Sonic Heroes. Więc cóż, no dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć. Pa, pa!